Tak, no jestem dumny w ogóle, że w takich czasach przyszło mi rządzić, że w tych czasach prosperity, bo to nie tylko jest moją zasługą, zasługą wielu związków wojewódzkich, tysięcy działaczy, też trendów światowych, to, gdzie te szachy tak pięknie odżyły. Ja myślę, że to będzie szło do przodu jeszcze przez długi czas i bardzo ważne, jak wykorzystamy ten moment teraz, bo on to zagwarantuje ten rozpęd szachów na wiele, wiele lat. Już teraz 2000 nowych zawodników rejestruje się miesięcznie w Polsce. To jest strasznie duża liczba, nie to mówię, rejestruje, czy bierze udział w turniejach, zupełnie nowe osoby. Bardzo mnie to cieszy i oby trwa jak najdłużej. Ja też już nie mogę być prezesem wiecznie, zgodnie z prezesem, maksymalnie 3 lata mi zostało. Tak, no to jeszcze nie tylko w Spodku, jeszcze w Centrum Kongresowym obok. Tutaj ja już nie pamiętam, ile tu się imprez odbyło. To bardzo dobrze świadczy też o organizatorach i też o władzach miasta Katowice, które regularnie wspierają szachy. No i też te liczby, no co tu nie ukrywać, oczywiście szachiści międzynarodowi to ma znaczenie, ale bez tych takiej ilości polskich graczy tego turnieje nie odbywałyby się przy takiej frekwencji. No zawodnicy zagranicy z reguły przyjeżdżają, są to profesjonaliści, którzy może liczą na zarobek, na medal, a większość amatorów to zawsze są Polacy i najczęściej z województwa, w którym odbywa się taka impreza, bo mają najbliżej, a na Śląsku szachy mają się świetnie od zawsze i wszyscy o tym wiedzą.